Witam Państwa serdecznie. W połowie czerwca w moje ręce trafiła klawiatura 3D Collection, klawiatura o tyle interesująca, że przeznaczona dla inżynierów, projektantów. Pierwszy wpis dotyczący wrażeń związanych z jej uruchomieniem i początkiem pracy już zdążyłem oczywiście zamieścić, natomiast nadszedł czas, żeby podzielić się impresjami po czteromiesięcznym okresie pracy. Na ekranie widzicie Państwo numpad, klawiaturkę numeryczną, bezprzewodową. Ten kabelek niech Państwa nie zdziwi. Oczywiście na początku można pomyśleć, że z jego pomocą przyłączymy urządzenie do głównej klawiatury, ale on służy tylko i wyłącznie do doładowywania bezprzewodowego urządzenia, bezprzewodowego numpada. W czasie kilkumiesięcznej praktyki okazało się, że to ładowanie było potrzebne dosłownie dwa razy. Może dlatego, że z numpada bardzo intensywnie nie korzystałem. Klawiatura wykonana bardzo estetycznie. Podoba mi się sposób otwierania nóżek. Nie spotkałem się z takim sposobem w innych klawiaturach, w klawiaturach innych producentów. Jak wspomniałem, numpada jesteśmy w stanie podłączyć kabelkiem tylko i wyłącznie do głównej jednostki, do komputera, po to, żeby go podładować. W samej klawiaturze 3D Connection nie znajdziemy żadnego portu USB, co osobiście uważam za jedyną wadę tego testowanego urządzenia. Fakt, że numpad jest bezprzewodowy, po jego uruchomieniu zapala nam się światełko. I tak właśnie ma to działać. Po jego uruchomieniu mamy możliwość dowolnej konfiguracji naszego stanowiska. Ustawiamy je dokładnie tak, jak odpowiada to naszym potrzebom. Praca i samopisanie na klawiaturze, no dla mnie to jest rewelacja. Ja dużo czasu spędzam pisząc. Możliwe jest bardzo szybkie opanowanie bezwzrokowego pisania z jej pomocą. Jeśli traktujemy ją tak jak tutaj na filmie, jako dodatkowe urządzenie podłączane do laptopa, mamy możliwość ustawienia sobie laptopa tak, aby ekran znajdował się na linii naszego wzroku. Klawiatura jest przeznaczona do pracy z systemami CAD. Tutaj widać, że odpalam FreeCAD. No jest osoby pracujące z popularnymi systemami CAD-owskimi typu SolidWorks, Creo, Solid Edge, NX czy Autodesk mogą liczyć na prekonfigurowane ustawienia, o które zadbał już producent klawiatury. Oczywiście we FreeCAD możemy sobie wprowadzić, nie tylko we FreeCAD, w ZWCAD, w dowolnym innym systemie CAD-owskim, także w tych prekonfigurowanych jesteśmy w stanie wprowadzić sobie własne ustawienia. Wtedy funkcje, które były dostępne po kombinacji skrótu klawiszowego, dostępne są po naciśnięciu jednego z przycisków zgrupowanych u góry klawiatury, co między innymi stanowi ten bonus związany z korzystaniem z klawiatury 3D Connection. To tyle w telegraficznym skrócie. Zapraszam do lektury pierwszego wpisu, w którym znajdą Państwo troszeczkę więcej technicznych informacji związanych z urządzeniem 3D Connection. Ja osobiście bardzo je sobie chwalę. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do odwiedzin na www.cadblog.pl.